Motywem przewodnim numeru 33 piłki nożnej jest start kolejnych z najsilniejszych lig europejskich. Nasi specjaliści Tomasz Urban i Tomasz Lipiński zapowiadają start ekstraklasy Niemiec i Włoch, podając prognozy, ciekawostki, także listę transferów. Ja oczywiście z kolei piszę o starcie Primera Division, o tym, kto ma największe szanse walczyć o mistrza i kto będzie walczył o co po prostu w tym sezonie. Także mojego autorstwa myślę, że bardzo przydatne informacje o sposobach interpretowania przepisów przez sędziów, jakie zaleca UEFA. Wiadomo, że litera prawa to jedno, a to jakie się interpretuje, to jest rzecz zupełnie inna. Tutaj stale zachodzą zmiany i jak sądzę, warto wiedzieć, co jest grane, czy też może co będzie gwizdane w najbliższym sezonie. Jeśli chodzi o część zagraniczną, to na pewno warto też polecić tekst Bartłomija Rabija dotyczący aktywności klubów portugalskich na rynku transferowym. Czołowe kluby z tej właśnie ligi penetrują rynek południowoamerykański niezwykle dokładnie, dziesiątkami, a nawet wręcz setkami, sprowadzając stamtąd piłkarzy, których następnie lokują na wypożyczeniach po całej Europie. Nie zabraknie rzecz jasna także ciekawej lektury dla miłośników polskiego futbolu. Michał Czechowicz pisze o sytuacji w warszawskiej Legii przed najważniejszymi chyba w tym momencie dla niej meczami z sezonu z Szeryfem Tiraspol, bo wiadomo, że awans do fazy grupowej Ligi Europy to dla Legii rzecz kluczowa. Przemek Pawlak pisze o medialnej przyszłości ekstraklasy, czyli jak, gdzie, przez kogo może być pokazywana w kolejnych sezonach. Są też oczywiście wywiady. Jaromir Kruk rozmawia z Hugo Almeidą, znakomitym piłkarzem z wspaniałą przeszłością, który teraz gra w klubie AEK Ateny, a ten, jak wiadomo, przygotowywał się do sezonu w Kielcach, gdzie też nasz korespondent spotkał się z Portugalczykiem. Jest też rozmowa z Michałem Helikiem, nowym zawodnikiem Krakowi, a z kolei Zbyszek Mucha przedstawia refleksje Artura Boruca dotyczące rozmaitych spraw, a jak wiadomo, z Borucem można porozmawiać o wielu rzeczach i zawsze jest to ciekawe.